Czy znam kanał Numizmatyka? Nie wiem, czy znam. Funny Moments. No widziałem, widziałem. Ten kolega tutaj często na streamach się pojawia. Na początku przepraszam za rozjeżdżający się dźwięk. No co tu będzie? Jest Tortoise też przeciwny. O, kolega tutaj widocznie zabalowało się w dniu poprzednim. Nie widzieć tak wielkiego bunkra. Oczywiście żartuję. Nuda, lecę spać. Na następnym streamie przyjdź, to wyżygam się do miski. Będzie fajnie. Napiję się Pepsi i się zeżygam na streamie. Będzie fajnie. Spodoba ci się. Co prawda niezbyt celne, co prawda niezbyt dobrze skupiające, ale banan na mordzie się pojawiał, kiedy takie ISU stojąc w krzakach rąbnęło i na strzał brało przeciwnika. Kurka, zniszczony! Z odległości 8264 metry. Great shot! Jak to, że nie ma baboka? Na tej mapce fajnie się gra, ale kiedy nie ma artylerii. Naprawdę coś takiego jak Tortoise przyciąga, bo wiadomo, że cel jest wysoki dosyć, dosyć taka duża bryła, łatwo jest trafić, więc baboki tutaj jak najbardziej strzelają i trzeba, oprócz tego, że walczyć z przeciwnikiem na ziemi, no to jeszcze z babokiem, który atakuje nas z przestrzeni kosmicznej albo z stratosfery ziemskiej, prawda? Na 9 poziomie, bez problemu. Z tego... Kto jest debeściak? Kurka wodna, kto jest debeściak? I nie ty, tylko pan! Pan! Ładnie razem, proszę. Pan Hallak jest debeściak. Czy tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spadł? Ale bułę zaraz wyłapię. O kurka, no typek 4. Spisałeś się. Połaszczył się na malucha takiego jak ja. Grubiutkiego, malutkiego, brzydkiego. To było dobre. Wola Boga! Misja zakończona z wyróżnieniem 300 tysięcy pieniędzy. 300 tysięcy pieniędzy, słuchajcie. Dobra, słuchajcie. Wielki las, dżungla i tak dalej. Sawanna, cokolwiek sobie wymyślicie. Nagry, lew się wnerwił, zaryczał. Wszystkie zwierzęca do mnie. Kurka, ja wam muszę coś powiedzieć. Dobra, wszystkie zwierzęta przyszły na taką wielką polanę, tam łosie, wilki, zające, gołębie, wszystko. Mówi, słuchajcie, teraz zarabiamy na naszej dżungli. Nie może być tak, że wchodzi turysta do dżungli i nagle wdepnie w jakieś gówno. Od dzisiaj zakazuję wam srania po krzakach. Nie ma w ogóle mowy, żeby gdzieś pod krzakami, czy gdzieś, jak chcecie się wysrać, to kupiłem wam tojtoje, pokazuję, na polanie, mówi, stoi cały rząd tojtoi, chce wam się srać, idziecie do tojtoja i dopiero później w tym, dopiero później wychodzicie na dżunglę. No i słuchajcie, zajączek wśród tych zwierząt był. No ale wiadomo, zając jak tam coś sobie podjada, no to wiecie jaką kupę ma zając, nie? Takie małe bobki. No i
zawsze tam, gdzie zając je, to tych bobków pełno znajdziecie. No i akurat znalazł jakąś taką zarąbistą wyżerkę i kurka wodna, tak mu się zachciało srać niesamowicie, aż w końcu już nie wytrzymał, popuścił. No i tam poleciało tych bobów zajęczych sporo. No ale niestety, zanim nagle zając, co ty robisz? Odwraca się zając, patrzy, lew stoi. Kurka wodna, lew mówi, zając mówi, co teraz mam zrobić? No nic, mówi, no tutaj usiadłem sobie tak koło tej trawki, taka smaczna i sobie siedzę. No ale co sobie siedzisz? No to wstań, bo zobaczymy, co tam jest. Zając szybko wstał i robi tak rękami. Mówi, co tam schowałeś pod tymi rękami? Nie, mówi, tutaj człowieku nic nie mam, tu tylko dobra taka trawka pod tymi, pod rękami. No ale dobra, ja ci nie wierzę, pokazuj, co tam masz pod tymi łapami swoimi. A, mówi, motylek taki, słuchaj, tam latał sobie kolorowy motylek i schowałem go tutaj, trzymam pod ten. Nie wierzę ci, zając, pokazuj, bo jak nie, to cię kurka zeżre zaraz. No, podchodzi lew, chwyta tam zająca, a zając tak, o kurde, patrz, poleciał. Poleciał, mówi, a to pod twoimi rękami, to co to jest? A zając tak patrzy, o Jezu, ale się zesrał. No. I taki to jest kawał. No. Także tego. To by było na tyle.